Czy za każdym razem wiesz, ile hajsu wziąć za tekst, ile hajsu jest warta Twoja robota? Czy jak przychodzi klient i pyta, ile to masz z tym problem? Wahasz się, zastanawiasz się, czy klient się obrazi, czy klient sobie pójdzie, czy klient to weźmie, czy dostaniesz to zlecenie, czy wyceniasz za wysoko, czy za nisko. I nigdy do końca nie wiesz. Jeżeli tak masz, to jest odcinek dla Ciebie. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Nie może być tak, że w podcaście dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu, nie ma odcinka o tym, jak wyceniać swoją pracę. Myślę, że tutaj w skali roku może nam uciekać bardzo dużo pieniędzy i całkiem sporo nerwów. A nerwy też są warte pieniądze. Dlatego powiem Ci, jak to wygląda z mojej perspektywy: jak ja podchodzę do wyceny swojej pracy, jakimi zasadami się kieruję i po prostu jak to robię. Pierwsza i najważniejsza rzecz, wartość nie równa się cena. Kiedy piszesz klientowi artykuł za 300 zł, a ten artykuł klientowi nagoni 30 klientów w ciągu roku, z których każdy zostawi 500, to ile jest wart ten artykuł? Jeśli dasz klientowi więcej wartości niż wynosi cena usługi lub produktu, będzie bardzo zadowolony. Z kolei, jeśli postrzegana wartość tego, co dostarczasz, będzie niższa od ceny, klient będzie niezadowolony, będzie miał dysonans i prawdopodobnie zechce zerwać taką współpracę. Proste. Twoim zadaniem jest uświadomić potencjalnemu klientowi, że to, co od Ciebie dostaje, jest dużo więcej warte niż to, ile za to zapłaci. I to jest podstawowa zasada. I o wiele częściej odrzucenie Twojej oferty dzieje się w konsekwencji tego, że klient nie widzi wartości. Klient pewnie byłby skory zapłacić tę kasę, którą od niego oczekujesz, gdyby tylko wiedział, że za tym, co mówisz, jest wartość, a o wiele częściej decyduje to, że klient tej wartości nie widzi, a raczej to, że ty mu jej nie pokazujesz, niż to, że jesteś za drogi lub za droga. Jak pokazać wartość? Podejrzewam, że to jest temat na osobny odcinek, ale w tej chwili możesz sobie poszukać o propozycji wartości, na przykład u Szymona Negacza posłuchać o tym. Jak to znaleźć? Możesz podpytać czata GPT. Możesz po prostu spisać to, co robisz w swojej pracy i to, co robisz inaczej niż inni. I to może być Twoja propozycja wartości. To na początek. To będzie Ci potrzebne do tego, żeby nie dało się porównać Twoich usług z usługami konkurencji. Że jeżeli coś robisz lepiej, inaczej, albo masz kombinację unikatowych skillsów, to to Ciebie odróżnia i to sprawia, że będziesz warta, warty więcej kasy. Ale jeżeli będziesz oferować to, co wszyscy, czyli dzień dobry, napiszę Ci teksty, to kosztuje 20 zł za 1000 znaków, no to wysyłasz taki sam komunikat jak 1583 innych copywriterów. Druga ważna rzecz, o której mało kto mówi, Czyli przekonania, nasze przekonania dotyczące naszej własnej wartości, naszej pracy, naszego doświadczenia, hajsu, klientów, ludzi i wszystkiego dookoła. Teraz Ci opowiem o tych najpopularniejszych i mniej więcej, jak sobie z nimi poradzić. Pierwsze, nie mogę brać dużo pieniędzy, bo klient pomyśli, że jestem chciwy. I to, co pomyśli klient, mało Cię powinno interesować, bo biorąc dużo kasy, dbasz o jego interesy. Dzięki temu, że weźmiesz dużo kasy, możesz mu poświęcić dużo czasu, a poświęcając dużo czasu Wkładasz więcej energii i więcej wysiłku w to, żeby ten tekst dopracować, więc to automatycznie jest warte więcej pieniędzy. Kiedy klient mówi mi na przykład, że ja biorę więcej kasy, to mówię mu, że ja będę, że ja poświęcę na to więcej czasu niż na przykład moja konkurencja. I po drodze pokazuję też proces, jak to u mnie wygląda i jak może wyglądać gdzie indziej. Jeżeli mówię, że klientowi, że się spotykamy na wideo, że rozmawiamy, że wysyłam brief, że robię research, że robię konspekt, że pierwszy draft, poprawki, drugi draft, poprawki, że teksty sprzedażowe poprawiam do momentu, aż będą gotowe. Nie mam czegoś takiego, że dwie rundy poprawek w ofercie sprzedażowej i nara. I kiedy pokazuję ten cały proces, to klient ma szansę ocenić: OK, dobra, mam tutaj copywritera, który przykłada się do roboty, i mam drugiego copywritera, który chce tylko wytyczne i dane do faktury. No to umówmy się, że to wygląda inaczej. Drugie przekonanie. Nie mogę brać dużo pieniędzy od biednych ludzi, bo sam kiedyś byłem biedny. I y sytuacja finansowa Twojego klienta też nie powinna Cię interesować. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś nie ma kasy na to, żeby zlecić treści, to nie powinien ich zlecać. To jest mniej więcej tak, jak nie mieć pieniędzy na jedzenie i kupić sobie telewizor albo szukać telewizora, albo wręcz przyjść do elektromarketu i powiedzieć, że chcesz 50-calowy telewizor z ekranem OLED, ale masz tylko 1500 złotych i się targujesz. No, który elektromarket na to pójdzie, no, come on. Znaczy, nie wiem, jakie teraz są ceny tych telewizorów, ale wiesz, o co chodzi. Co dalej? Trzecie przekonanie, tylko zdziercy biorą dużo pieniędzy. No i pogadaj z copywriterami, którzy biorą dużo pieniędzy i oceń, czy to pazerne świnie, czy to fajni ludzie, którzy są po prostu wysoko wyspecjalizowani w swojej branży. Czwarte przekonanie, żeby się dorobić, trzeba być nieuczciwym. I Asia Pieczka, jak redagowała mojego e-booka, Powiedziała, że mi za to piznie, że jak ja jej powiedziałem wtedy, że może nigdy się nie dorobię, ale przynajmniej będę uczciwy. I ona powiedziała mi, że jeżeli będę tak mówił, to, to mnie nakładzie po pysku po prostu. Eee, pozdrawiam, Asie. I fakt. Wiele nieuczciwych osób się dorobiło. Fakt. Na przekrętach można wykręcić dobrą kasę. Tylko pytanie brzmi, ożniesz jakąś babcię na 100 tysięcy złotych metodą na wnuczka, i jeżeli możesz z tym żyć, no to, to jeszcze powiedzmy, że spoko. Ale czy chcesz się oglądać całe życie za siebie? Uczciwy dorobek daje bogactwo zewnętrzne, czyli mówiąc wprost, force, ale i wewnętrzne, bo pozostajesz w zgodzie ze sobą. Tak jak powiedział Władysław Bartoszewski, to jest cytat, który bardzo mocno mi utkwił w głowie. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Kolejne przekonanie. Nie mogę brać dużo pieniędzy za coś, co przychodzi mi łatwo. Takie poczucie winy wobec naszych rodziców. Czy krewnych, którzy pracowali całe życie ciężko i zarabiają gówniane pieniądze albo mają gównianą emeryturę, ale czy my jesteśmy im coś winni? My nie jesteśmy odpowiedzialni za decyzje, które oni podjęli w życiu. To, że przepracowali ciężko swoje całe życie, no, z czegoś wynika, tak? My, nas nie było tam, żeby im poradzić. Słuchaj, załóż biznes, zarobisz więcej kasy albo podnoś kompetencje, zarobisz więcej kasy. W ogóle czasy były inne. Trudniej było dostać robotę, trudniej było być przedsiębiorcą, ale te czasy minęły i teraz. Ty decydujesz o tym, jak będzie wyglądała Twoja finansowa przyszłość. I powiem nawet więcej, że jeżeli coś przychodzi Ci łatwo, to wykonujesz to raczej albo szybko, albo dokładnie. I dlaczego nie możesz za to wziąć więcej pieniędzy? No bo jeżeli ktoś bierze mało pieniędzy, to przeznacza mało czasu na tę robotę i z definicji wykona to gorzej. Chyba, że, że, że robisz coś naprawdę, naprawdę szybko, szybko i dokładnie, no to jak najbardziej możesz wziąć za to dużo kasy. Znasz ten trójkąt, tanio, dobrze, szybko. Wybierz dwa. Więc jeżeli robisz dobrze i robisz szybko, to nie może być tanio. Jeżeli będzie tanio, to robisz sobie krzywdę. Nie mogę się wycenić wysoko, bo klient się na mnie obrazi albo pomyśli, że nie jestem tyle wart. Znowu, przestań, przestań próbować czytać w myślach klienta. Po co to robisz? Po co y, rysujesz jakieś scenariusze, które w ogóle być może nie będą miały miejsca? To, czy klient pomyśli, że ty jesteś wart pieniędzy, które mówisz, to jest jego sprawa. To, nie, to jeżeli ty znasz swoją wartość, to to, co klient myśli na, na temat Twojej wartości, automatycznie traci na znaczeniu. Kolejne przekonanie, nie mogę wycenić zlecenia wysoko, bo jak powiem za dużo, to klient nie weźmie. Cela nie weźmie, bywa. Pytanie brzmi, czy zależy od tego Twój byt? Bo jeżeli masz roboty pod korek i pełny grafik, to jaki masz powód, żeby brać mniej kasy? A jeżeli nie masz pełnego grafiku, to prawdopodobnie albo jakość obsługi, albo jakość treści. Można jeszcze podciągnąć. Jak podciągniesz jakość obsługi i jakość treści i będziesz mieć pełny grafik, jak najbardziej bierz dużo kasy. Bo ja uważam, że jest pewien limit wartości copywritera, jest pewien limit wartości tekstu. Bo na pewnym etapie umówmy się, że copywriterzy są doświadczeni, mają umiejętności, mają porobione kursy, szkolenia, doświadczenie itd. I jak dobry tekst możesz napisać? Jak dobre kopie możesz stworzyć? Myślę, że tutaj jest jakiś sufit. I powyżej tego sufitu, jeżeli chcesz zarabiać, no to już wchodzi marka osobista, wchodzi to, żeby się do ciebie dobić, bo jeżeli jesteś dobrym specjalistą w swojej branży, masz roboty pod korek, więc klient już do pewnego momentu płaci za tekst, a powyżej tego momentu już płaci za to, że ty pracujesz dla niego, że on wyrywa kawałek twojego czasu, że on zabiera ciebie dla siebie, zabiera cię komuś innemu, za to płaci. Nie płaci za tekst, już płaci za to, żeby współpracować z tobą. Miej to na uwadze. Kolejne przekonanie: są lepsi, są lepsi i są gorsi. I co z tym zrobisz? Czy dlatego, że inni są lepsi, to Ty masz nie wziąć dobrej kasy? Nie masz, masz nie wziąć dobrej kasy, która pozwoli Ci godnie żyć? Poza tym, weź pod uwagę, że jest na świecie ktoś dwa razy głupszy od Ciebie, kto zarabia dwa razy więcej kasy od Ciebie, tylko dlatego, że jest zbyt głupi, żeby w siebie wątpić. Rozejrzyj się naokoło. Czy znasz takiego głomba, który po prostu no, nie zastanawia się nad tym, co sobie klient pomyśli? Czy to za drogo? Czy to nie jest za drogo? Czy klient się obrazi? Nie, chuj. 1000 zł. I powiem Ci nawet więcej, że jeżeli on wierzy w te 1000 zł, a jest zbyt głupi, żeby nie wierzyć, bo jest zbyt głupi, żeby mieć wątpliwości, to prędzej dostanie te 1000 zł niż ty. Za tę samą robotę, a może nawet gorszą. Miej to na uwadze. Kolejne przekonanie. Konkurencja bierze mniej. I to samo co poprzednio. Co z tego, że konkurencja bierze mniej? To znaczy, że ty masz wziąć mniej. Ty nie jesteś Twoją konkurencją. Ty jesteś sobą. I bierzesz tyle, ile ty jesteś wart. I zdanie, które Ewelina Zajączkowska kładła mi do głowy, to nawet niedawno. Przestań się zajmować cudzym biznesem. Główno Cię interesuje to, ile konkurencja bierze. Sytuacja, jedyna sytuacja, w której Cię interesuje to, ile konkurencja bierze, jest to, żeby określić, ile Ty powinieneś brać względem nich. Bo jeżeli oni są gorsi od Ciebie, gorzej piszą, mają mniej, mniejsze portfolio albo słabszą propozycję wartości, to automatycznie Ty powinieneś brać więcej kasy. Ale wyceniać się niżej, dlatego że konkurencja bierze niżej, no to to już nie jest zdrowe. Kolejne przekonanie. To, gdzie jestem, to efekt fuksa, a nie ciężkiej pracy, czyli znany nam syndrom oszusta. Dobrym sposobem, moim sposobem, podłapanym od paru osób, jest przejrzenie swoich dotychczasowych dokonań. Przejrzyj swoje teksty, przejrzyj swoje realizacje, przejrzyj swoje kompetencje, wykształcenie, wiedzę i pomyśl, czy to jest nic nie warte, czy to jest niewiele warte. Zbieraj zewnętrzne dowody na to, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Opieraj się na faktach, a nie na tym, co czujesz. Twoje emocje zawsze będą cię oszukiwać. Twoje, zadaniem twoich emocji jest zapewnić ci przetrwanie. Zauważ, że nasz umysł jest zawsze czarnowidzem. Jest, my z natury nie jesteśmy optymistami. My z natury musieliśmy być podejrzliwi, bo gdybyśmy nie byli, gdybyśmy się nie zastanawiali, czy w tej jaskini siedzi tygrys szablozębny, to byśmy do niej wleźli i zginęli. Gdybyśmy się nie zastanawiali, czy ta jagódka jest trująca, to byśmy ją zeżarli i zdechli. Więc my musieliśmy być podejrzliwi i musieliśmy zakładać najgorszy scenariusz. Ale. Czy teraz w swojej pracy masz zakładać najgorszy scenariusz? Nie. I Twoje emocje zawsze będą cię oszukiwać. Twoje myśli na twój temat prawdopodobnie też w większości przypadków będą cię oszukiwać. Więc zbieraj zewnętrzne dowody na to, że umiesz to, co umiesz. Tym sposobem budujesz zaufanie do siebie. Zaufanie do siebie samego. To był dla mnie duży krok, jeśli chodzi o wycenę swojej pracy, i duży krok, jeśli chodzi o dźwiganie odpowiedzialności za projekt dla klienta. Bo czasem było coś takiego, że. Przychodziła osoba z dużą marką osobistą i ja się zaczynałem telepać, no bo czy ja to udźwignę? Ale potem cofałem się do swoich poprzednich tekstów i mówię, przecież ja to robiłem. Przecież ja już to robiłem. To jest tak jakby, jakby ktoś powiedział, dam Ci 10 tysięcy złotych, jeżeli przejedziesz 300 metrów rowerem prosto. No i jeżeli całe życie jeździsz rowerem i całe życie jeździsz tym rowerem prosto, to co się zmienia? Znaczy wiadomo, że stawka jest wyższa i że od tego czy pojedziesz prosto zależy 10 tysięcy złotych. Ale przecież to umiesz. No to skoro to umiesz, to czego tu się bać? I tak samo z tekstami. I dodam jeszcze, że klienta nie obchodzi, co czujesz, ale będzie go obchodziło to, ile będzie na fakturze. I ostatnie przekonanie, co jak wezmę dużo pieniędzy i nie dowiozę? Albo bierz mniej odpowiedzialne zadania, albo podnieś kompetencje, albo naucz się sobie ufać. Poza tym, ile razy w ciągu ostatnich 10, 20, 100 zleceń zdarzyło ci się nie dowieść, i dlaczego? Czym jest ten strach, który cię powstrzymuje przed tym na przykład, żeby usiąść do roboty? Bo to nie jest lenistwo, to nie jest coś takiego, że nam się nie chce. Po prostu coś czeka za tym zadaniem, albo nam się wydaje za duże, więc wtedy trzeba je podzielić na mniejsze, albo za tym zadaniem czeka coś, czego się boimy. Ja na przykład jak wiem, że mam wziąć dużą kasę za zlecenie, to się boję, bo boję się mieć dużo kasy. Jeszcze z tym walczę, ale, ale walczę skutecznie. Jeśli chodzi o przekonania, to jest tyle. Trzecia ważna rzecz, którą mało kto robi, jeśli chodzi o wycenę zleceń copywriterskich. Policz swoje koszty. Policz koszty stałe, czyli narzędzia, subskrypcje, internet, prąd, raty za sprzęt, jeśli masz. To wszystko, co płacisz miesięcznie za utrzymanie swojej działalności, niezależnie od tego, czy to nierejestrowana, czy rejestrowana, czy spółka z o, o, czy cokolwiek to jest. Policz koszty roczne, typu domena, hosting, narzędzia, jak masz na rok, ubezpieczenie firmy, jeśli masz. Zsumuj, podziel na 12, dodaj do kosztów miesięcznych. Dolicz sobie urlop. I amortyzację na opiekę nad dzieckiem, chyba tak się to fachowo nazywa. Przeanalizuj, jeśli masz dokumenty, to idealnie przeanalizuj, ile dni roboczych wypadło ci w ciągu ostatniego roku na opiekę nad dzieckiem i z czego to wynikało. Czy to wynikało z tego, że dziecko było chore, czy z czego? I tak samo, wkalkuluj sobie swoje własne L4, nawet jeśli jesteś przedsiębiorcą. No, bo wiadomo, że jak jesteś przedsiębiorcą, nie pracujesz, nie zarabiasz. Więc jeżeli potrzebujesz tydzień chorobowego, no to sorry, ale 115 zł z zus tak jak ja dostałem, to jest trochę za mało, żeby wyżyć, nie? Więc wkalkuluj sobie to, że w ciągu roku tydzień, dwa możesz odchorować. Do tego dodaj marżę, czyli to, co faktycznie będziesz zarabiać. No, chyba że chcesz pracować na same koszty, no to wtedy nie dodawaj marży. Następnie dolicz do tego PIT i ZUS, według stawki, na, na której się rozliczasz. A na końcu, jeśli jesteś na WACie, dodaj VAT. I tę kwotę. Masz kwotę brutto, i tę kwotę brutto przelicz przez swoje moce przerobowe. Czyli ile tak faktycznie pracujesz w ciągu miesiąca? Jeżeli nie wiesz, to policz. A jeżeli nie chce ci się liczyć, przyjmij roboczo te 160 godzin, które normalnie pracujemy na etacie. Tym sposobem możesz też obliczyć znaki na godzinę, jeśli rozliczasz się na znak. Jeżeli blogi stanowią sporą część Twojego biznesu, czyli przykładowo miesięcznie piszesz 300 tysięcy znaków. I zajmuje ci to 100 roboczo godzin, co daje 3000 znaków na godzinę, i tym sposobem obliczasz swoją stawkę za znaki, bo masz swoją stawkę godzinową brutto i wiesz, ile znaków w ciągu godziny musisz wykręcić, ile ile kasy musisz za to wziąć, wytnij to, Bo jeżeli z poprzedniego ćwiczenia wyszło ci, że przed vat musisz zarobić 10 tysięcy w ciągu miesiąca i masz na to 100 godzin, no to musisz zarabiać 100 brutto na godzinę. Czyli jeżeli piszesz Około 3000 znaków na godzinę, to wiesz, że musisz wziąć około 33 zł za 1000 znaków. Ważne. Twój czas pracy to też jest koszt. Jeżeli pracujesz 160 godzin w miesiącu, po 50 zł brutto za godzinę, to to jest 8000 zł. I ten koszt boli szczególnie wtedy, kiedy robisz coś, za co nie dostaniesz bezpośrednio wynagrodzenia, typu jakieś działania marketingowe, pisanie po klientach, dzwonienie, obróbka tego, czynności administracyjne. To też jest istotne. W kontekście tego, żeby sobie policzyć później delegowanie, bo jeżeli wirtualna asystentka bierze 5 dyk za godzinę, a ty bierzesz 100 za godzinę, no to nie opłaca ci się robić rzeczy, które mogłaby zrobić za ciebie wirtualna asystentka. Wiem, jest tutaj trochę matematyki, ale jak sobie policzysz, że musisz brać na godzinę tyle i tyle? I to daje taką i taką stawkę za znaki, to łatwiej pokonasz wewnętrznego krytyka, bo to wtedy już nie jest. Wydaje mi się, że powinienem tyle wziąć, albo wydaje mi się, że powinienem powiedzieć tyle klientowi, bo tyle klient może zaakceptować. Tylko twoje, Twoja wycena wy wynika z obliczeń, Twoja wycena wynika z danych i na tych danych się opierasz i mówisz klientowi, że ja muszę wziąć za to tyle i tyle, bo tak mi wyszło. I klient albo się z tym zgodzi, albo nie. Tutaj mam jeszcze protipa, właściwie dwa protipy. Pierwszy jest taki, że jeżeli Poza freelancem, dorabiasz na etacie, to nie ma większego sensu brać na freelansie mniej za godzinę, niż bierzesz na etacie, no bo wtedy bardziej opłaca ci się siedzieć na etacie. Drugi prototyp jest taki, że jeżeli trzech klientów z rzędu akceptuje Twoją stawkę bez marudzenia, bez negocjacji, bez żadnego problemu, to znaczy, że bierzesz za mało hajsu. Jeżeli klienci nie odrzucają cię ze względu na Twoją stawkę, to znaczy, że bierzesz za mało hajsu. I teraz moje zasady, jeśli chodzi o wycenianie pracy. Po pierwsze, Twoja cena nie zależy od umiejętności. Cena rośnie wraz z gwarancją rozwiązania problemu. Większe portfolio, skillsy, realizacje, efekty, reputacja to wszystko buduje zaufanie i pewność, że dowiedziesz. I za to klient płaci, nie za tekst. Druga zasada: wyrobiłem w trakcie, nie wyceniam na gorąco. Jeżeli rozmawiam z klientem i w trakcie rozmowy klient pyta: Dobra, panie Danielu, ile za ten tekst? Ja odpowiadam: że usiądę, policzę, przyślę wycenę. Mogę podać widełki, że podobne projekty robiłem w przedziale np. od 1000 do 2000 zł. I to już klientowi daje jakiś ogląd. I wtedy też nie będzie problemów, jeżeli powiem na przykład, że to będzie bliżej góry widełek. Jak wyceniam na gorąco? Zawsze negocjowałem sam ze sobą. Zawsze już sam w głowie ze sobą rozmawiałem na temat tego, że klient prawdopodobnie takiej kasy nie weźmie. Mnie się w głowie pojawiała liczba, i następnie wewnętrzny krytyk z tą liczbą negocjował. Dlatego nie wyceniam na gorąco. I trzecia rzecz: mam policzone moce przerobowe i koszty. Mam też cel finansowy. Wiem, ile chcę zarabiać i dlaczego chcę tyle zarabiać. Wiem, ile powinno mi wychodzić na dzień, na tydzień, na miesiąc. Mierzę to, sprawdzam. Jeżeli nie wyjdzie, sprawdzam, dlaczego nie wyszło. I na tej podstawie mówię klientowi, że moja stawka za godzinę to jest X, Y lub Z. Albo moja stawka za znaki to jest X, Y lub Z. Albo stawka za ofertę to będzie X. Kolejna rzecz. Od czego zależy cena pracy copywritera? Od czego zależy cena za zlecenie? Po pierwsze ceny rynkowe. Jeżeli masz dziesięcioletnią Skodę, i dziesięcioletnie skody średnio chodzą po 15 tysięcy złotych, no to nie licz na to, że weźmiesz za nią 50, ale też nie powinieneś brać dwa. Jak sprawdzić rynkowe ceny za kopii? Jeśli masz specjalizację, znać innych copywriterów z Twojej specjalizacji, sprawdź ich cenniki, sprawdź portfolio, oszacuj jakość treści względem Twoich, zobacz, czy piszą gorzej niż ty, czy nie. I zobacz, ile za to biorą. Możesz sprawdzić ogłoszenia na fajsie na YouTubie i ogólnie tam, gdzie jest podana cena. Pod ogłoszeniami są ludzie, część z nich faktycznie operuje w tych stawkach, część podaje cokolwiek, albo piszą na Privie, albo podają na Juzmi 1, 2, 3, 4 i wycena indywidualna, więc się nie dowiesz. Ale mój ulubiony sposób to jest po prostu dać ogłoszenie na Fejsie, na Yuzmi czy gdziekolwiek, że szukasz na zlecenie takie i takie. I ludzie się do Ciebie zgłaszają z portfolio, ze stawką, dzięki temu możesz oszacować ile kasy warte są Twoje treści. Ja tak zrobiłem w rankomacie, jak szukaliśmy osoby do pomocy. Wrzuciłem hasło na fejsie, wrzuciłem hasło na useMeet i wiedziałem, że ludzie biorą po 30-40 zł za 1000 znaków, a wiedziałem też, że piszę lepiej. Plus, miałem za sobą to, że pracuję w rankomacie dla lidera w branży, a moja konkurencja tego nie ma. I to jest ten wyróżnik marki, na którym ja się dzisiaj wożę. Kolejna rzecz, która wpływa na cenę za zlecenie copywriterskie, to jest nakład pracy. Inaczej będę cenił tekst o ubezpieczeniach, który napiszę z palca, a inaczej taki, który wymaga grzebania w źródłach i statystykach. Kolejna rzecz to portfel klienta. Nie mówię, żeby dla zasady dużych klientów kasować na więcej, ale jeśli ktoś sprzedaje produkty po 5000 tysięcy złotych, to inaczej będę go wyceniał niż przy produktach za 200 zł. Tak jak mówił Paweł Cisek w odcinku podcastu, który z nim mam, jak ktoś ma sprzedaż kursu na poziomie 500 tysięcy złotych, to inaczej się go liczy niż jakby sprzedał za 50 tysięcy złotych. I tak samo jak spółka ma 10 milionów przychodu i 3 miliony zysku, a te lepie się za złotówkę za 1000 znaków, no, to uważam, że to jest co najmniej niepoważne. Kolejna rzecz, pierwsza współpraca może być za mniej. Zdarza mi się uciekać do tego argumentu, żeby dostać się do klienta i pokazać mu, jak pracuje. I wtedy nie traktuję tego w kategoriach, że dałem się orżnąć, tylko wrzucam tę zniżkę jako koszt pozyskania klienta. Tylko tutaj ważna rzecz: określ objętościowo albo czasowo, ile ta zniżka będzie wynosiła. Że to zniżka jest powiedzmy na pierwszy tekst albo na pierwszy tydzień współpracy. Bo, jak tego nie określić, to klient będzie oczekiwał zniżki przez cały okres trwania współpracy, a tego nie chcesz. Jak zaczynałem pracę na freelance, to miałem taki patent, że jak ja mówiłem 30, a klient mówił 20, to ja mówiłem klientowi tak. Ok, umawiamy się na 20 na pierwszy miesiąc lub dwa. Jeżeli doworzę, to wtedy będzie 40, a jeżeli nie doworzę, to zrywamy współpracę. I dawałem klientowi wybór. I faktycznie przez te 2-3 miesiące pokazywałem mu, dlaczego warto mi zapłacić więcej kasy. Część klientów zostawała, część klientów odchodziła. Ich wybór. Kolejna rzecz, która wpływa na wycenę Twojej pracy, to podaż copywriterów. Podaż, czyli ilu jest copywriterów gotowych i zdolnych napisać dane zlecenia. I tu wychodzi, dlaczego tak ważna jest analiza konkurencji. Jeżeli klient szuka kogoś do pisania na trudny temat, ty ten temat znasz. Jednocześnie wiesz, że nie ma zbyt wielu specjalistów, to możesz dyktować wyższe stawki. Mam odcinek z Ewu Scheiner, który mówi o tym, że jeżeli klient szuka kogoś do pisania o klatkach Faradaya, a tylko ty umiesz pisać o klatkach Faradaya w Polsce. No to ty dyktujesz warunki, nie klient. I to automatycznie będzie wpływać na cenę. Kolejna rzecz to znaczenie tego projektu dla klienta. Inaczej wycenić treści na stronę główną, które będą pracować na klienta przez kilka lat, a inaczej kopii na reklamy, które pochodzą tydzień i zdechną. Ostatnia rzecz, czyli pośpiech. Ja za pośpiech aktualnie doliczam 20% do oryginalnej wyceny. Nie mam problemu z przesuwaniem deadline'u. Jak klientowi pali się pod tyłkiem i potrzebuje na już, no to ja znajdę dla niego chwilę. Mam tak deadline'y poustawiane, że mogę sobie coś przesunąć o dzień czy dwa, ale też nie chcę uczyć klientów, że jestem dostępny zawsze i wszędzie. I po prostu, jeżeli ktoś wywala mi grafik, to ja chcę mieć za to wynagrodzone. Wiem też, że wiele osób nie dolicza, wiele osób nie bierze na Asapie. Wiele osób bierze Asapy tylko od stałych klientów. To jest kwestia indywidualna, powinna też wynikać z własnej praktyki, niemniej jeśli klientowi się spieszy, to nie oszukujmy się, będzie skłonny zapłacić więcej, a jeżeli nie będzie skłonny zapłacić więcej, to albo mu się nie spieszy, albo nie wiem co. I teraz tak, jak wycenić dane zlecenie copywriterskie? Przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Wycenisz wyżej niż uważasz, odpowiedzialność Cię przygniecie. Wycenisz za nisko, to się będziesz wypalać. Jeśli na przykład wiesz, że Twoja konkurencja bierze 30, a pisze gorzej, no to branie poniżej 30 podkopie Twoje poczucie własnej wartości i będziesz się czuć z tym po prostu źle. Jeśli zaczynasz w copywritingu, zostaw wycenę klientowi. Klient powie, że płaci 20 zł za 1000 znaków, bierz. To ci da punkt odniesienia na przyszłość i, i samemu ocenisz, czy to jest dobra kasa, czy to nie jest dobra kasa. Poza tym uważam, że na początku ważniejsze są realizacje i budowa portfolio, niż kasa. Jak poczujesz, że to jest za mało, albo że dochodzisz do wprawy, podnieś ceny. Możesz też podnosić każdemu kolejnemu klientowi, czyli pierwszy daje 20, to kolejnemu dajesz 22, 23, 25, ile uważasz za słuszne. Oszacuj, ile czasu zajmie Ci dane zlecenie. Jeśli nie wiesz lub robisz coś pierwszy raz, zrób sobie jazdę próbną. Jeżeli wiesz, że na przykład stworzenie tego artykułu zajmie Ci 4 godziny i chcesz brać 5 dych za godzinę. Już razem z kosztami i ze wszystkim, to wiesz, że za artykuł musisz wziąć 200 zł. Jeżeli nie wiesz, ile ten artykuł ci zajmie albo robisz coś pierwszy raz, to polecam zrobić sobie jazdę próbną, typu napisać kawałek takiego artykułu i potem przeliczyć procentowo, ile czasu ten artykuł powinien ci zająć. To jest lekcja, za którą ja zapłaciłem 1300 zł, bo miałem klienta na artykuły wspierane AI-em i ja sobie policzyłem. <grym> policzyłem, na wydaje mi się. Że stworzenie tych 26 artykułów zajmie mi 10 minut na artykuł. Powinienem był wziąć za to zlecenie po za artykuł przynajmniej, czyli 2600 zł, a wziąłem 1300. Czyli 1300 zł zapłaciłem za to, że nie chciało mi się usiąść i policzyć, ile stworzenie takiego artykułu będzie mnie kosztowało czasu. Jak już oszacujesz, ile czasu zajmie Ci dane zlecenie, ile trzeba wziąć za nie kasy, dolicz 20-30%. Na wszelki wypadek to jest taki margines błędu, bo to jest taki margines błędu na wypadek, gdyby coś się zesrało. Na, przy, na wypadek, gdyby w trakcie researchu okazało się, że to jednak zajmie Ci więcej czasu, to masz ten margines bezpieczeństwa. Poza tym, kto pracuje w usługach, ten ma tendencję do zaniżania swoich cen o te właśnie 20-30%. Ostatnia rzecz, jeśli masz wątpliwości co do swojej wyceny, to kogoś spytaj. Nasi znajomi, koledzy i koleżanki po fachu nie mają takiego emocjonalnego podejścia. Ich przyszłość i zarobek od tego nie zależy, spojrzą na chłodno, na zakres prac, na brief i Ci powiedzą, ile to powinno kosztować. Z tego miejsca pozdrawiam Ewelinę Zajączkowską, która wyceniała mi zlecenia przez dobre kilka miesięcy. Do momentu aż powiedziała, stary, Ty już wiesz, ile powinieneś wziąć za to kasy i faktycznie wiem. Najpierw wyglądało to tak, że wysyłałem jej wytyczne i ona mówiła, ile powinienem za to wziąć. Potem wysyłałem jej wytyczne i moją własną wycenę i mówiła, czy to jest OK, czy nie jest OK. A na koniec... Już wyceniałem się po prostu sam. Nawet jednego razu narzeczona zarobiła mi kilkaset złotych, dlatego że zastanawiałem się, czy klientowi maile policzyć jako sprzedażowe czy niesprzedażowe. Wyjaśniłem temat i ona powiedziała, że to są zdecydowanie maile sprzedażowe i powinienem wziąć więcej, bo akurat za maile sprzedażowe brałem wtedy więcej niż za zwykłego newslettera. I tym sposobem tym sposobem przekonała mnie samego do tego, że powinienem wziąć za to więcej kasy. Jak wyceniasz zlecenie, dolicz benefity pozahajsowe, że tak to nazwę. Po pierwsze, praca dla dużej firmy fajnie wygląda w portfolio. Można zejść trochę z ceny, jeśli na tej współpracy będziesz się wozić. Z kolei jak klient chce klauzulę poufności, to możesz kasować więcej kasy. Miałem nawet klienta, który chciał zakaz konkurencji ode mnie, mało tego, chciał zakaz konkurencji na pół roku po zakończeniu współpracy, więc no, krzyknąłem sobie odpowiednio większą stawkę i klient tego po prostu nie wziął. No ale to jest jego, jego prawo. Moje prawo jest krzyczeć dużo, jego prawo jest e, nie wziąć mojej oferty. Kolejnym benefitem może być dostęp do narzędzi. Niektóre firmy dają ci do, mm, dostęp do surfera, do kontadu, do hrefsa, tak itd. I to też jest kasa, której nie musisz wykładać. To jest kasa, którą klient za to narzędzie płaci. Możesz się dodatkowo nauczyć tych narzędzi, możesz się dodatkowo czegoś od klienta nauczyć o pracy. Jeżeli to jest agencja, to agencja zapłaci trochę mniej, ale jeżeli daje dobry feedback i wpływa na to, że twoje treści są lepsze, to można wziąć trochę mniej kasy. Ostatnia rzecz, która przyszła mi do głowy, to są dojścia i eventy. Przykładowo, może firma cię wyśle na event na swój koszt, na jakąś konferencję, po to, żeby, żebyś zrobił czy zrobiła recenzję z tego. Na tej konferencji poznajesz ludzi. Może firma zleci ci przygotowanie jakiejś study za mm, gruby hajs i pod tym caseem będziesz podpisany czy podpisana i będzie się na czym wozić. Może w trakcie tego casea będziesz recenzować jakieś narzędzia i wiedza z recenzji tych narzędzi ci zostanie. Teraz szybciutko o tym, czy liczyć za znaki, czy nie liczyć za znaki, bo spotykam się czasem z opiniami, że tylko biedaki liczą za znaki. Zaś ludzie, którzy nie liczą za znaki, uważają pozostałych za gorszych. Ja liczę za znaki, ale tylko niektóre treści, zwłaszcza blogi. Dla mnie to jest wygoda, bo przeliczę sobie robotę na znaki, potem na godziny i wiem, czy mi się spina, czy nie. Poza tym, też konkurencja w wynikach wyszukiwania trochę decyduje o tym, ile, jaką długość powinien mieć artykuł. Dzięki temu łatwiej klientowi wytłumaczyć, dlaczego ten artykuł powinien mieć tyle znaków, a nie, a nie mniej. Dla mnie to jest dla uproszczenia i dla wygody. I klient też wie, że jak zamówi w miesiącu 100 tysięcy znaków, po 50 zł za 1000 znaków, to zapłaci 5000 zł netto. Wszystko jest jasne, przewidywalne. Klient może sobie to uwzględnić w budżecie. Nie ma ludzi potem, że, że za ten artykuł jest za dużo. Nie ma też takiej sytuacji, że klient zamawia artykuł na 48 tysięcy znaków. Przychodzi mu do płacenia 2400, coś tam złotych, i nagle się okazuje, że to jest drogo. No nie, zamawiasz 48 tysięcy znaków, po 50 złotych za 1000 znaków. Zapłacisz za to odpowiednią kasę. Nie ma niespodzianek. I Tutaj mam protypa. zawsze precyzuj czy cena jest netto czy brutto, bo jak, jak nie wiesz co to jest netto czy brutto, to się dowiedz. Elementarna wiedza na temat finansów. Ja się ojebałem na jednym zleceniu na 18,3%, czyli jakieś to było 1500 zł, bo nie napisałem, że cena jest netto i dostałem wynagrodzenie niższe o VAT. Można się potem z klientem kłócić, że nie, 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 to, to wcale tak nie było, ale wtedy brzmisz trochę jak y, koalicja obywatelska, która daje 100 konkretów na 100 dni, a potem mówi, że no wiecie co, ale w sumie to tego się nie da zrobić, nie? No tak trochę no, nie bardzo. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. To wygląda po prostu nieprofesjonalnie, zdecydowanie nie jest w moim stylu. Jeżeli, jeżeli się oróżnąłem przy wycenie zlecenia, to wliczam to jako kurs wyceniania własnej pracy. Siema. To jest ten moment, w którym youtuberzy czy podcasterzy zazwyczaj przerywają zajebiście ciekawy odcinek, żeby wtrącić swoją stawkę reklamową, żeby poprosić o suby, o lajki, o komentarze, o udostępnienia, o donacje, o wpłaty na cele charytatywne i cholera wie co jeszcze. U mnie tego nie ma, także siema, oglądaj dalej. Też nie bardzo widzę sytuację, w której klient pyta, ile. A ja odpowiadam, wycena indywidualna. No i co? Klient ma się do mnie dostosować? Niezależnie od tego, jak, jaką silną markę będę miał i ile zleceń przerobię, uważam, że to po prostu nieeleganckie. Brzmi to dla mnie trochę jak te ogłoszenia na Facebooku i ludzie piszą, że cena na Priv. Że jest samochód wystawiony na sprzedaż, cena na Priv. No kurde, chcesz wziąć za niego dychę, powiedz, że chcesz 12, targuj się i, i ja przynajmniej wiem, czy ten samochód jest dla mnie, czy nie. E, przy czym. Tutaj też warto myśleć o kliencie, bo raczej to nie klient jest dla ciebie, tylko ty dla niego. Pomimo tego, że współpraca partnerska, ale to raczej ty robisz coś dla niego, a on ci za to płaci, a nie odwrotnie. I jeden klient chce wiedzieć, ile na przykład z góry za artykuł. No to mu powiedz, że za, sztuk za sztukę 300 zł. Nietypowe zlecenia, owszem, wyceniam projektowo. Typowe, przewidywalne dostosowuję do klienta. Jeśli klient chce ode mnie cenę za znaki, daję mu cenę za znaki. Jeżeli nie liczę artykułów za znaki, a klient chce cenę za znaki, no to też przeliczam sobie później na znaki i to podaję klientowi, bo klient tego ode mnie chce i klient tego oczekuje. Przecież nie powiem mu, jak, jak będzie robił sobie budżet na następny kwartał i potrzebuje 12 artykułów na ten kwartał, no to co sobie wstawi w budżecie? Wycena indywidualna, jeżeli idzie do dyrektora finansów i dyrektor finansowy pyta: Dobra, to za te treści to będzie ile? A, a szef marketingu mu powie: Wycena indywidualna, no to który dyrektor finansowy mu to klepnie. A jeśli chcesz obracać się wśród takich ludzi, którzy na tym, na tym etapie, na tym poziomie załatwiają sprawy, no to trzeba będzie tutaj jakąś wartość podać, nie? Treści sprzedażowych, treści direct response, nie lubię liczyć na znaki. Nie liczę na znaki, bo nie chcę, żeby portfel klienta mnie ograniczał. Dlatego że chociażby jeśli zawrę esencję wiadomości, esencję komunikatu w niewielkiej objętości. To chcę za to dobrą kasę i żeby nie było czegoś takiego, że, uuu, bo ten mail taki krótki, a tyle pieniędzy za niego. No nie, tak się umawialiśmy i tak to wychodzi. I tak samo, jak będę się potrzebował rozpisać, co raczej się nie zdarza, bo ludzie nie lubią dużo czytać, to też chcę wiedzieć, że dostanę za to godziwe wynagrodzenie. A nie, że maile za znaki albo landing page za znaki. No trochę bez sensu. Ostatnie rzeczy, końcowe wnioski. Stawka godzinowa jest dla Ciebie. Dogadywanie się z klientem na stawkę godzinową pracy kreatywnej, to w większości przypadków strzał w stopę i premiuje lenistwo. Na godzinówkę możesz się na etacie dogadać, a, a nie na freelancie. Przykład. Masz projekt na 8 godzin po za godzinę, czyli 800 zł. Uwijasz się w 4 godziny. Robisz tak samo dobrze, ale szybciej. Czyli de facto powinieneś skasować więcej kasy, tak? Ale wychodzi Ci mniej, no bo masz 4 godziny po 100 zł. Warto? Nie, nie warto. Wtedy lepiej te 4 godziny się obijać, i dociągnąć do 800 zł. Znaczy, nie mówię ci, żebyś, żebyś tak robił, ale to zostawia pole do nadużyć, a my nie chcemy klientów oszukiwać. Wspominałem o tym, że dla uproszczenia warto policzyć swoją stawkę godzinową, ale ona jest dla ciebie, żeby oszacować zakres prac i oszacować opłacalność projektu. Nie podawa jej klientowi. Wycena przychodzi z doświadczeniem. Kiedy masz benchmark, na przykład Ok, robiłem podobne kopie, zajęło mi 8 roboczo godzin, po 200 za roboczo godzinę, to jest 1600 zł. I tyle mówisz klientowi, plus tam te 20% załóżmy. Wtedy wiesz. Dalej, nie spinaj się aż tak. Jeśli wycenisz za wysoko i klient nie weźmie, to masz informację zwrotną, że dla tego klienta to było za wysoko. Że może nie ten moment. Jak wycenisz się za nisko i się orźniesz na te parę złotych, to masz potem lekcję. Ja, ja takich lekcji odebrałem bardzo dużo. Ale tak długo jak wyceniasz w zgodzie ze sobą, tak długo jak wiesz, że to jest ok, kasa za to zlecenie i będę z tego zadowolony, to po co masz mieć wyrzuty sumienia? I olej też to, co mówią inni, bo ktoś Ci powie, że Uu, mało wziąłeś za to pieniędzy, debili jesteś, że, że tak mało wziąłeś za to, yy, orżnąłeś się na dwie stówy. Zda zdanie innych osób nie powinno Cię w ogóle interesować. Na koniec, nie psuj rynku. Co rozumiem poprzez psucie rynku? Pisałem kiedyś sporo artykułów o grach MMO, i w nich termin na określenie psucia rynku to undercutting. Przykładowo, jest jakiś przedmiot, który chodzi po 1000 golda. Przychodzisz na rynek i wystawiasz go za 500 golda, czyli za 50% tego, po ile chodzi. Społeczność cię znienawidzi. W niektórych grach dochodziło nawet do tego, że inni gracze dojeżdżali tego delikwenta tak długo, aż skasował konto. Do tego stopnia. No, bo musisz wiedzieć na przykład, że w grach online, w grach MMO jest kupa ludzi, którzy się z tego utrzymują. Utrzymują się z tego, że zarabiają złoto w grze i później to złoto sprzedają i ty niszczysz im zarobek. W, tym, w ten sposób robisz krzywdę swoim kolegom po fachu i robisz krzywdę sobie, no bo ty możesz zarobić więcej kasy. Jeżeli ktoś, widziałem takie komentarze, widziałem takie opinie, że a ja daję sobie taniej, bo mnie na to stać, bo mam na to ochotę, w dupie mam ile wybierzecie i tak dalej. No, <ścoughs> chcesz być takim debilem. Chcesz, żeby Cię ludzie nienawidzili? Chcesz być takim internetowym trolem? Jeżeli chcesz zyskać szacunek w branży, no to pamiętaj, że szacunek w branży nie buduje się tylko zleceniami dla klienta, nie buduje się tylko portfolio, nie buduje się opiniami, ale też poważaniem wśród kolegów i koleżanek po fachu. Jeżeli ludzie będą Cię lubić, będą Cię znać, to będą Cię polecać. Nie ma czegoś takiego, że konkurencja Cię nie poleci. A jeżeli chcesz, żeby ludzie Cię nienawidzili, Nigdy nie wiesz, kiedy przyda Ci się pomoc na dłoń tak naprawdę, więc po co palić mosty na starcie? Tak samo jak w grze będzie po prostu w copywritingu. Nikt Cię nie dojedzie na mieście, chociaż nie mam 100% pewności, ale generalnie jak bierzesz mniej za lepsze teksty, to utrudniasz ludziom walkę o lepszą stawkę. I utrudniasz też sobie, bo pokazujesz klientom, że można mieć lepsze za mniej. No bo skoro klienci mogą mieć lepsze za mniej, to po co mają płacić więcej? No chyba, że naprawdę masz, nie wiem, ciągoty charytatywne i chcesz faktycznie robić dobrą robotę za mało pieniędzy, to se załóż fundację i nie, nie utrudniaj nam pracy. Na właściwej wycenie Twoich usług zyskują wszyscy. Ty zyskujesz, bo zarabiasz więcej. Zarabiasz godnie. Nie musisz zarabiać dużo. Wystarczy, że będziesz zarabiać tyle, aby wystarczyło Ci na życie. Wyższe stawki blokują do Ciebie dostęp trudniejszym klientom. A lepsi klienci postrzegają Cię jako bar bardziej wartościową osobę. No bo spójrz sobie na przykład na to Lamborghini, które kosztuje bańkę. Automatycznie patrząc na samą cenę, jesteś w stanie stwierdzić, że jest więcej warte, jest lepsze niż Skoda, która nowa kosztuje 100 tysięcy złotych. Przepraszam, fanów skody. I klienci, twoi klienci też zyskują, bo mają dobrze opłacanego, zadowolonego z pracy specjalistę. Zadowolonego też dlatego, że ma kasę na to, żeby zainwestować w jakieś kursy, szkolenia, po to, żeby dla klienta być jeszcze lepszym copywriterem. Ktoś, kto nie ma kasy, nie zrobi tego, więc biorąc dużo kasy, tak naprawdę dbasz o swojego klienta, dbasz o tę przysłowiową jakość świadczonych usług. I jedyna grupa społeczna, która traci na tym że bierzesz dużo kasy, to są ludzie, którzy chcą wyzyskiwać. To są ludzie, którzy chcą płacić mało za dobre rzeczy. A to nie wspiera ekonomii. W tym odcinku to jest tyle. Jeśli wynosisz z niego dla siebie lekcję, napisz w komentarzu, w jaki sposób ten odcinek ci pomógł. I ostatnia gorąca prośba, jeśli ci się podobało, zostaw suba dla YouTube'a, kliknij lajka like dla Spotify'a. Pokaż tym algorytmom, że jest fajnie. A jeżeli masz wśród znajomych kogoś, kto ma problemy z wyceną swojej pracy, poleź mu ten odcinek. Niech zarobi więcej siana. 写嘛。